Opowiem wam dzisiaj historię. Znałem kiedyś takiego chłopaka, który nazywał się Jonasz. W skali odwagi był przed Karolem i za grubym Markiem, bo gruby Marek nie bał się nikogo. Kiedyś widziałem nawet, jak gruby Marek wepchnął wózek na szczyt góry, a potem tam go zostawił. A wózek nie miał w ogóle hamulca ręcznego. Jonasz mieszkał w wielkim bloku z numerem 9. Czasem wychodził na balkon, jak graliśmy w piłkę, i krzyczał do nas: "Hej, mam ogórki w spiżarni, chodźcie zobaczyć!" A myśmy kompletnie nie wiedzieli, o co mu chodzi. Tego dnia, o którym wam opowiadam, u Jonasza w domu czuć było zapach pieczonych słodkich bułeczek. Mama Jonasza krzątała się po kuchni, tata spał na kanapie, a pan z telewizora opowiadał historię, ale kompletnie nikt nie chciał go słuchać. Wtem ktoś zapukał do drzwi. Był to wesoły listonosz, którego imienia Jonasz nie potrafił zapamiętać. "Mamy dla ciebie list od twojego przyjaciela", powiedział. I to było bardzo dziwne. Jonasz miał tylko jednego przyjaciela, takiego na całe życie, ale szybko przypomniał sobie, że dorośli nie potrafili przecież rozpoznawać przyjaciół od kolegów. Jonasz wziął list i zajął się czyszczeniem glonów z akwarium za pomocą specjalnej gąbki. Jonasza zawsze intrygowało to, w jaki sposób gąbka trzyma się szyby akwarium po obu stronach, a dopiero kiedy odczepić jedną, to ta druga spadała na dno. Nagle zorientował się, że listonosz cały czas czeka w przedpokoju. Wziął więc list do ręki i zaczął go czytać. "Na pomoc. Przecinek. Ratunku. Kropka. Czy jest gdzieś rycerz, który pomoże mi wyciągnąć miecz ze skały?" zapytajni. Podpisane: Jacek. Nagle wszystko się wyjaśniło. Jacek to był kolega, który bardzo starał się zostać jego przyjacielem, ale po pierwsze, często pokazywał język dziewczynom, a po drugie, to Jonasz miał już jednego przyjaciela, a jakby miał dwóch, to wtedy nie wiadomo byłoby, który jest ten lepszy. Jonasz zszedł z listonoszem na plac zabaw i zobaczył wbity w piaskownicę Excalibur, legendarny miecz światła. Usiedli na ławeczce przy piaskownicy obok Jacka, przyglądając się połyskującym brylantom na rękojeści. "Przyszedłem rano, żeby poszukać mojego breloczka i znalazłem ten miecz", powiedział wzdychając ciężko Jacek. Jonasz znał bajkę o mieczu. Nikt z trójki siedzących nie chciał wyciągnąć go. Zgodnie z legendą, osoba, której się to uda, będzie władać królestwem i posiądzie ogromną moc. A Jonasz nie czuł się na to jeszcze gotowy. Rozumiał również, że Jacek miał młodszą siostrę, którą musiał się opiekować. Z kolei listonosz... Listonosz był jednak trochę zbyt głupi. "Musimy go wyciągnąć, bo jak przyjdzie gruby Marek, no to po nas." Nikt nic nie odpowiedział. Ponieważ nie wiedzieli za bardzo, co zrobić z mieczem, usiedli obok i każdy zaczął budować fosę pod swój zamek. Jonasz zerknął na zegarek, robiło się późno. Wystrzelił kulę armatnią w zamek listonosza. Jego piechocie nie brakowało już dużo, aby sforsować bramę wjazdową do zamku. "Obiad!" zawołała mama z balkonu. Jonasz oddał ostatnie strzały. Wstał, otrzepał spodnie i podszedł do miecza. Chwycił rękojeść i szarpnął mocno. Miecz ani drgnął. Jonasz zaparł się całym ciężarem, ale miecz dalej pozostawał wbity. Listonosz oddał ostatnie strzały w stronę zamku Jacka, stał, otrzepał się i podszedł do Jonasza. Obaj chwycili miecz i zaczęli ciągnąć z całej siły. Nagle zza rogu wyjechały radiowozy na sygnał. Samochody wjechały na trawnik i wypadli z nich policjanci, wykrzykując coś. Jonasz zastygł przestraszony. Policjanci podbiegli do listonosza, położyli go na ziemi i założyli mu kajdanki, a następnie wsadzili go do radiowozu. "Ku chwale ojczyzny!" krzyknął jeden z nich, po czym zasalutował Jackowi. Policjanci odjechali tak szybko, jak się pojawili na miejscu. Jonasz siadł obok zamku Jacka, żeby pomóc mu wzmacniać mury po ostrzale listonosza. Excalibur leżał wyciągnięty na piasku. Następnie obaj chłopcy przewrócili zamek listonosza. "Obiad!" krzyknęła mama Jonasza, a Jonasz wiedział, że mama nie lubi, jak musi krzyczeć trzeci raz. Machnął do swojego kolegi i pobiegł szybko do domu. Z tego Jacka to był może jednak materiał na przyjaciela, pomyślał.